dziesiątymi autorów, tak? Dlaczego ze zdjęciami autorów? Że co? Ostro chcecie wystartować. Huk, awantura, a wy robicie karierę, co? Wyrabiacie sobie nazwiska. Popatrzcie. Przywiozłem was tutaj, żebyście zobaczyli to wszystko z perspektywy, z daleka. To niech pasuje za mój wygodniejsze wyniki. Na co chodzi? Przecież pieniądze są, prawda? Nie doceniacie mnie. Nie chodzi mi o fałszerstwo. Piszecie o negatywnych nastrojach w mieście, o niepokojach. Ale czy rozmawiając z poszczególnymi ludźmi, zadając pytania, nie zapominacie, co tu się robi? Co? No, stąd to widać. Chodzi mi o to, żebyście robili z przekonaniem. Chcę was przekonać prywatnie, nie służbowo. Proszę pana, my dopiero zaczynamy i naprawdę jeszcze nic nie musimy. Jesteśmy tutaj dlatego, bo wierzymy w to, co pan robi, to, co pan nam pokazuje. A te wszystkie badania, ankiety, artykuły to po to, żeby się dowiedzieć, jak jest naprawdę. Z tym, że prawda i wiara to są dwie różne rzeczy. Nam chodzi o prawdę i praktycznie dla pana wniosek może być taki, że będzie mniej błędów. Moich? No nie, nie pański, generalny. Ja wiem, że tak nie myślicie. Ale to będzie odczytane jako rejestr błędów moich. No co, chcecie to opublikować? Nie musimy. Bez pana nie możemy, dobrze pan wie o tym. Mogę wam to załatwić. Ale nie teraz, to nie jest odpowiedni moment.